chyba formalnie zaznaczyliśmy. Właściwie tu już niewiele zostało. Co mogłoby być jeszcze, tak sobie pomyślałem, co mogłoby być jeszcze interesujące, może nie tyle interesujące, co z czym moglibyście mieć jakąś styczność w tym najbliższym czasie. No to być może na przykład część z Was będzie korzystać z Bittera i będzie chciała to robić asynchronicznie, to znaczy się zrobić ten pipeline, tak, CPU Bitter. No to co trzeba było wiedzieć? Trzeba było coś wiedzieć na temat przerwań, tak? No ale z tymi przerwaniami to tam jest jakaś procedurka do rejestracji, możemy sobie na to szybko spojrzeć, więc taka pierwsza rzecz, z którą możecie się zetknąć, no to jest, jak sobie zarejestrować procedurę przerwań, jak ją usunąć, prawda? Ewentualnie, jeżeli Was bardzo ciekawi, to możemy sobie zajrzeć w kod, który faktycznie obsługuje te przerwania i później wchodzi do Waszych procedur, bo nie macie tak jakby możliwości wepchnięcia procedury bezpośrednio tam, tak? Tylko jest jakiś kod, który coś tam ciekawego robi. I być może tam fajnie jest zajrzeć, bo tam jest ciekawy koncept. Znaczy ja już Wam pokazywałem, tam jest to wywłaszczanie, tak? Tak jak mówiliśmy poprzednio, że tam są jakieś wątki i coś tam się może dziać. No to jest taka jedna rzecz, która jest ciekawa. Druga rzecz ciekawa, moim zdaniem, która mogłaby się Wam potencjalnie przydać, no to jest tym, jak sterować efektem. Tak, to znaczy się, mamy szereg parametrów w efekcie. Nie wiem, przypuśćmy, mamy, co możemy mieć. No możemy mieć ten nieszczęsny obiekt trójwymiarowy. To co tam ciekawego można z nim zrobić? No, no pewnie jakiś wektor translacji ustalać, żeby go tam gdzieś przesunąć względem centrum, znaczy środka układów współrzędnych. Pewnie jakąś rotację, pewnie jakieś skalowanie, no więc mamy szereg efektów. No więc pozostaje pytanie, jak nimi sterować. No można to zrobić byle jak, to znaczy się, to nie jest tak, że to jest byle jak, to znaczy się można zrobić to całkowicie na PC-cie i po prostu wygenerować takie ścieżki, klatka per klatkę, wygenerować wszystkie parametry i później to zrobić delta kompresją, no, albo można to zrobić troszeczkę sprytniej, a ja co prawda Wam o GnuRockecie nie opowiem, ale jest takie narzędzie, które, no jest taki sekwencer w pewnym sensie, tak, to znaczy, że mówimy, że jest jakaś oś czasu. Aha, już nie za bardzo działa ten marker, dobra, to wybierzemy inny, może działający, jest jakaś oś czasu, no i powstaje pytanie, no gdzieś tutaj się efekt zaczyna, tutaj się gdzieś kończy, prawda, no i teraz chcielibyśmy każdy z parametrów ustalić, no to jak można to zrobić, żeby się nie napracować? No metoda klatek kluczowych, tak, czyli określamy jakieś punkty, prawda? I mówimy, jak interpolować się między nimi. Tak? Czy możemy w jakiś bardzo prosty sposób zrobić jakąś liniową interpolację? No możemy zrobić coś bardziej sprytnego, czyli jakieś takie, to co prawda to nie są jakieś sklejane, krzywe sklejane, bezjerowskie, bo ja je zrobiłem kiedyś, ale stwierdziłem, że one są zbyt wolne. Zbyt wolno się liczą i się nie opłaca. Ale są inne krzywe, które z grubsza mogą tak wyglądać. No jest szereg metod tego, co z tym zrobić. Prawda? Można też zrobić, jakby są takie efekty w stylu, powiedzmy, rozbłyśnij ekranem, a później sobie, prawda, powróć do swojej oryginalnej palety. No to jaki sposób by nam się przydał? No przydałoby się nam coś takiego, co po prostu spada do zera i sobie jest, błyska, prawda? Coś takiego. I tutaj po prostu musielibyśmy w tych klatkach kluczowych musielibyśmy powiedzieć, jaka jest maksymalna wartość później, co klatki będzie spadały. Więc jest dużo różnych takich możliwości, to można sobie samemu napisać. Jest jakiś kod właśnie w czym? W pliku sync.c. Jest tutaj parę takich prostych procedurek. Aha, tylko jeszcze muszę tutaj zrobić. No jest parę takich prostych procedurek, to znaczy się jest jakaś lista ścieżek, tak, w linii 45 ją widać, tam trzeba jakoś zainicjować, prawda, każdą ścieżkę można przeglądać niezależnie, no i tutaj wyszukujemy ścieżki po nazwach i później w
w danej klatce można zapytać się, jaka jest wartość ta interpolowana gdzieś tutaj po środku, tak między tymi klatkami kluczowymi. No i są jakieś takie prościutkie rzeczy w stylu, no w jakiś właśnie sposób interpolować, czy powiedzmy generować te wartości pośrednie między, tak. No i my tam troszeczkę tego używaliśmy. Jest takie narzędzie GNU Rocket, które oferuje to jest takie narzędzie graficzne, które oferuje właśnie, że no jakiś taki interfejs graficzny do tego, żeby to robić. Aczkolwiek to narzędzie, które jest tutaj, nie jest kompatybilne z GNU Rocketem, bo GNU Rocket leci całkowicie na floating pointach, a tutaj siłą rzeczy floating pointów nie mamy, prawda, więc trzeba się tam troszeczkę było napracować z czym? No po pierwsze narzędziem, bo jest jakieś narzędzie, jest jakiś format tekstowy, którym moglibyśmy się przyjrzeć, ale tak będzie Was to już interesować, ktoś będzie z Was chciał zrobić, prawda, wykorzystać tą synchronizację, popatrzeć jak wygląda, to wtedy już mogę o jakichś szczegółach porozmawiać. Ale to jest jakaś metoda, tak, jakaś metoda, żeby tych danych było mniej do synchronizacji. Jak inicjujemy taką interpolację sobie, no to ona jest w momencie, jak ją inicjujemy, cała wyliczana, tak? Nie, ona jest liczona na bieżąco. A, czyli przy getach za każdym razem. Tak. To jest jakoś zamortyzowane, żeby to nie zużywało zbyt dużo pamięci, tak? Być może to nie jest najlepsza metoda do dema. Być może w demie mamy tyle pamięci, że nas to, no tyle, prawda, cały megabajt. Ale powiedzmy, że w demie to być może nas by nie bolało, gdybyśmy mieli prerenderowane całe, prawda, wszystkie parametry we wszystkich klatkach. Prawda? Jakoś to skompresowane. Natomiast już w intrze to może mieć większy sens, żeby to zapisywać w takiej postaci, tak? No bo ono siłą rzeczy jest trochę skompresowane. No i tutaj tak jak widzimy, są takie klatki kluczowe i w tych klatkach kluczowych tam jest albo zapisana wartość jest, albo jakiś, no nieważne, jest jakiś format, plik tekstowy jest co my tutaj mamy? Jest jakieś takie narzędzie. Aha, sam kod jest dosyć prosty. Gdybyście się przyjrzeli, co się tutaj dzieje, no to on ma całe 128 wierszy, tak? Więc tutaj nic nadzwyczajnego nie ma, prawda? Tak jak widzicie, rozpatrywanie tych wszystkich przypadków. No to jest proste. To musi być proste, żeby było szybkie, tak? Jeżeli chodzi o format wejściowy, to troszeczkę gorzej. Wydaje mi się, że jest coś takiego, co się nazywa Synth2C. I to jest narzędzie, które potrafi format tekstowy konwertować do takiego formatu, do języka C, w sensie po prostu generuje strukturę danych w języku C. Jak wygląda ten plik wejściowy? To byśmy musieli troszeczkę pogrzebać. Dajcie mi chwileczkę czasu, żebym sobie przypomniał. Wydaje mi się, że jest gdzieś tutaj, a właściwie to jest gdzieś... Oj, sushi boys pewnie. Sushi? Demoscenę sushi? Demo sushi, jakoś coś, gdzieś to było. Sushi voice. Ok. I co? I tutaj pewnie będzie sushi voice. Pewnie będzie nigiri i pewnie tutaj gdzieś to będzie. Albo i nie będzie. Jak nie będzie, to trudno. No. Będzie czy nie będzie? No niestety, nie jestem teraz w stanie tego znaleźć, ale to jest prosty plik wyjściowy, w którym zasadniczo opisujemy, że jest jakaś ścieżka, mówimy jej nazwę, tak, mówimy na przykład, nie wiem, piston.x, a tutaj mówimy end i tutaj po prostu piszemy numer klatki kluczowej, wartość, ewentualnie mówimy, że zmieniamy rodzaj interpolacji na któryś tam, prawda? Jest jakiś prosty plik, to bym musiał rzeczywiście go wygrzebać gdzieś z odchłani tego repozytorium, tak? Także to jest jedna rzecz, która może Was interesować. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, to są te nasze przerwania. I z tymi przerwaniami to chyba najprostszy, może nie wiem, czy najprostszy, ale jakiś taki przykład, który możecie sobie przeanalizować już na własną rękę, to jest przykład, który jest w efektach. I to są te wszystkie rzeczy, które korzystają z chunky to planar, tak? I tutaj macie przykład, na przykład
Mamy taką procedurę, którą będziemy rejestrować. No i tutaj widzicie, prawda? Set invector. I po prostu mówię, że do przerwania biterowego podczepią sobie tą procedurę. Tak, i ona się po prostu będzie wykonywać. Oczywiście muszę włączyć to przerwanie, później ewentualnie coś tam muszę pomieszać, ale tutaj nie ma nic zaskakującego, tak? To jest zrobione w miarę bezboleśnie, ale trzeba pamiętać o tym, że to sobie tam gdzieś istnieje. Zapytam, to jest tylko jedna procedura, czy jest łańcuch tam cały? To jest być może warte wspomnienia, bo rzeczywiście są gdzieniegdzie, no nie, to jest bardzo dobre pytanie, tylko bo nie pamiętam odpowiedzi. Serwer, więc... Dobra, to jest tak, że na niektórych przerwaniach są ciągi procedur, przerwań, a na niektórych przerwaniach jest dokładnie jedna procedura podczepiona. Tak? I teraz wydaje się, że pod vertical blanka możemy podczepić wiele procedur, pod coś, co przychodzi nam z urządzeń wejścia-wyjścia, jednych albo drugich, tam, i jeszcze układów CIA. Tak? Natomiast wreszcie jest podpięta dokładnie jedna procedura. To trzeba by było też jeszcze zweryfikować. Najłatwiej będzie chyba zweryfikować. Ojejku. Łatwo czy niełatwo? Dobra, zobaczmy. Loader, kernel, i tutaj jest gdzieś interrupt entry, tak. I interrupt entry. Interrupt entry rzeczywiście co robi? No są oczywiście, mamy co? Mamy 7 przerwań, 7 jest najwyższy, jest niemaskowalne, 6 niższych pochodzi od różnych komponentów sprzętowych AMIGI. Te komponenty sprzętowe AMIGI rozróżniamy, czyli w samym procesorze jest 7 wejściowych drutów, tak, które kodują numer przerwania. Przy czym siódmego się nie da zamaskować, tak? Pozostałe się da zamaskować, czyli są takie priorytety tych przerwań, tak? No i przy drudze nie 7. No dobrze, no ale to 7 wartości możemy tam włożyć do tego procesora, tak? No i teraz tutaj mamy jakieś takie transmit buffer empty, prawda? To jest od seriala, disk block, że został ściągnięty blok, soft interrupt, że zostało wywołane takie przerwanie software'owe. Tutaj jest przerwanie od portów, od CIA, który ma tam wbudowane jakieś druty zapalalne, jakieś timery, jakieś inne rzeczy. Mamy na levelu trzecim mamy kopera, przerwanie od kopera, bitera i przerwanie wygaszania jakiego? Pionowego, tak? Vertical blank. No i co? I jeszcze gdzieś mamy dalej kanały dźwiękowe, tak? Receive buffer full, tak, czyli został wypełniony, czyli są dane do odebrania na serialu. Dostaliśmy marker synchronizacyjny na dyskietce, czyli zaczynamy odczyt potencjalnie, tak, czy tak, zaczynamy odczyt. Także jest dużo tutaj takich ciekawych rzeczy. No i teraz oczywiście tutaj jest gdzieś jakaś procedura, która wchodzi do tego przerwania. Ona sobie odczytuje, da jak już tam zrobi to, co trzeba, coś tam powygasza, jakieś przerwania, no to tutaj sobie wyjmuje procedurę, która i dane, które przekaże do tej procedury, następnie do niej skacze w linii 70, tak, i wywołuje tą naszą procedurę już zarejestrowaną w C. I teraz w zależności od tego, czy to tak, czyli dla wszystkich przerwań to będzie dokładnie jedna procedura, za wyjątkiem ports, vertical blank i co tam jeszcze było? I extern, które jest chyba gdzieś tutaj na dole same. To jest chyba level 6, to jest extern. Nie wiem, gdzie on mi się tutaj zapodział. A jest. Nie był 6. Jest tutaj extern, prawda? No bo tam to wynika z tego, że tam jest po prostu naprawdę dużo urządzeń naćpakanych na tą linię i to warto mieć tam po prostu chainy, prawda? Natomiast przy tych urządzeniach pozostałych, przy tych pozostałych przerwaniach, to wiadomo, że tam jest dokładnie jedno urządzenie podpięte i nie ma problemu, tak? A tutaj jest ciekawa, tutaj jest chyba najciekawsza część tego kodu, bo ona rzeczywiście robi wywłaszczenie, to znaczy się, to co się tutaj dzieje,
jest dość interesujące, tylko trzeba by było gdzieś spojrzeć. No właśnie, jak to jest? Czy my pamiętamy, czy my nie? Na pewno nie pamiętamy, jaka jest konwencja wołania procedur na Amidze. Konwencja wołania procedur, które rejestry trzeba zapisać na stos, jak się wchodzi do procedury, które trzeba odtworzyć, prawda? To takich rzeczy nie pamiętamy. No to szybko przypomnienie, rejestry od D2 do D7 trzeba zapisać na stos, jeżeli ich używamy, i od A2 do A6, no bo A7 to jest stack pointer, tak? Czyli te rejestry to są te rejestry, tak, w których możemy trzymać w procedurze wartości tymczasowe, ale musimy to zapisać. Pozostałe nie, tak? Więc jak wchodzimy pod przerwanie, to na początku mamy takie naiwne nastawienie, że my po prostu co zrobimy? No musimy wywołać jakąś procedurę obsługi przerwania, więc nie musimy wszystkich rejestrów zapisywać, tak? Bo jak wywołamy tą procedurę obsługi przerwania, to ona sama zapisze rejestry na stos. No nie wszystkie, ale sama. Tak? Tych, których używa. Tych, których nie zapisze, zgodnie z konwencją wołania procedur, to jest D0 do 1, A0, A1, tak? Więc te musimy sobie zapisać spokojnie na stos. No i one sobie tam są. Więc to robimy. Później tutaj oczywiście jest cała magia związana z tym, żeby wykryć, które przerwanie przyszło, tak? No bo co jest? To jest tak, że mamy de facto sześć możliwych przerwań i na każdym z tych przerwań trzeba jeszcze odczytać rejestr interrupt request, prawda? To jest rejestr 16-bitowy, tam jest chyba 14 bitów, które zgłaszają, który to jest dokładnie komponent Amigi, który zgłosił przerwanie. Tak? No dobra, to jak zapisaliśmy te rejestry, to co? To ostatecznie wchodzimy tutaj, w którymś momencie. No tutaj coś robimy, to nie jest za bardzo istotne, znaczy być może obliczamy, które przerwanie, wywołujemy tą procedurę, no ale jak wywołujemy tą procedurę, wywołaliśmy ją, to co? To wracamy z przerwania. Co my wiemy o wracaniu z przerwania? Czy wiemy, jak byliśmy na strukturze jądra Unix, to wiemy, co się dzieje. Znaczy na systemach operacyjnych też, prawda? Co się dzieje, jak wracamy z przerwania? Jest dobry moment, żeby przełączyć kontekst. Prawda? No to co robimy? Tutaj jakieś takie bardzo niskopoziomowe rzeczy, ale tutaj patrzymy na taką flagę globalną. Czy stwierdziliśmy, że potrzebujemy zmienić kontekst, tak? I to jest need reschedule. No jak need reschedule jest ustawione odpowiednio, tak? To znaczy się jak nie jest ustawione, to mówimy, nie ma problemu, odtwarzam te rejestry, które miałem i wracam z przerwania 97 linia, tak? A jeżeli zmieniam kontekst, no to trzeba powiedzieć przede wszystkim, że okej, zajarzyłem już, że ta flaga need reschedule, tak, ja już ją obsłużyłem, już, prawda, dobra, przełączam, tak, czyli mamy linię 91. Po drugie, trzeba odtworzyć nasze rejestry pierwotne, trzeba je zdjąć ze stosu i włożyć znowu do rejestru, dlatego że skaczemy do specjalnego handlera, który zajmie się tym, żeby odłożyć cały kontekst na stos. To być może jest takie nadmiarowe troszeczkę, tak? Ale my tych context switchy bardzo często nie robimy, to jest tam instrukcja, tak czy siak, skaczemy tutaj do jakiegoś kodu, który ostatecznie zrzuci wszystko na stos i podniesie, wybierze następny wątek do uruchomienia, podniesie cały kontekst tego wątku i powróci do jego wykonywania, tak? Moglibyśmy sobie tutaj zobaczyć jeszcze, jak yield handler wygląda. Tylko nie wiem, czy tam będzie ładnie zdefiniowane w takim sensie. Ajajaj. No jak grok nie znajduje, to znaczy, że to jest stack assemblerowy. Może być. Może być, że to jest takie brzydkie, tak? No tak, tutaj jest zapisz kontekst, o, prawda, widzicie. Zapisuje tam kontekst, to już nieważne, dlaczego on taki zapisuje kontekst. Tutaj odtwarza kontekst, a tutaj skacze do task switcha. A task switch co robi? Jeśli bieżący wątek jest w stanie ready, to go dodaje do listy wolnych wątków i wybiera następnego chętnego. Jeżeli następnego chętnego nie ma, to co robi? To przechodzi w tryb spania. To procesor się usypia i czeka na najbliższe przerwanie. Tak? I wtedy się wybudza. Jak się wybudzi, no to już jakiś musi być wątek, który można sobie wziąć, więc po prostu tutaj wychodzimy
I na ten wątek będziemy się przełączać, tak, jak wrócimy do tej procedury. Tak, to więc to jest taki ciekawy, trochę zamotany, trochę taki nietypowy kawałek kodu, prawda, który warto sobie tam posiedzieć chwileczkę i się zastanowić, dlaczego to działa. I to nie jest takie oczywiste, jak się to implementuje, ale inny przedmiot jest do tego. Dobra, to co? To przerwaniach pomówiliśmy. O czym jeszcze pomówiliśmy? Pomówiliśmy sobie o tych naszych klatkach kluczowych i tym, że w ten sposób można sterować efektami. Tak naprawdę w ogóle Wam nie opowiem o czym Wam nie opowiem. Nie opowiem Wam o dostępie do dyskietki. No Wy wszystkie rzeczy ładujecie tak po prostu razem z efektem, tak? Więc to nie jest potrzebne. Takie rzeczy będą potrzebne gdzieś przy składaniu dema dopiero. Tak, bo wtedy będzie trzeba zdecydować, żeby część danych wyrzucić na dyskietkę i dynamicznie je doładowywać, tak? Więc to jest nam niepotrzebne. To, co mogłoby być jeszcze potencjalnie potrzebne, tak sobie pomyślałem, to są rzeczy związane z interfejsem graficznym. No właśnie nie interfejsem graficznym, tylko rzecz, którą można znaleźć w efekcie, który nazwałem GUI, ale de facto to jest po prostu test takiej prostej biblioteczki do robienia interfejsów graficznych, tak? No i to, co mamy ciekawego w interfejsach graficznych, to to, że musimy co zrobić? Jakieś mamy zdarzenia, prawda? Zdarzenia typu naciśnięcie klawisza, na klawiaturze zmiana pozycji myszki, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc są odpowiednie rzeczy, przy pomocy których możemy sobie po pierwsze, pewnie będzie gdzieś tutaj mouse init, o macie sobie, keyboard init i mouse init, więc można sobie gdzieś za... powiedzieć, że inicjujemy dostęp do klawiatury i inicjujemy dostęp do myszki i wtedy będziemy dostawali zdarzenia do listy, będzie po prostu kolejka zdarzeń, do tej kolejki zdarzeń, ona będzie skończonej tam pojemności, ileś będzie mogła, prawda, przechowywać, ale będzie można odbierać te zdarzenia i na przykład wykorzystywać w swoim efekcie, prawda, że jak się naciśnie któryś klawisz, to się coś tam stanie, albo jak się porusza myszką, to coś tam na ekranie, prawda, gdzieś się przemieści jakiś element, czy i tak dalej, i tak dalej. I to się robi dosyć prosto. To widać w tej procedurze tutaj, prawda? Mamy w 105 linii nasze zdarzenie. Co robimy? Jak się uda popnąć, to znaczy jak się uda wziąć jakieś zdarzenie, to może być jedno z dwóch zdarzeń. Albo to może być co? Od klawiatury, albo od myszy. No i jak od myszy, no to tam trzeba pogrzebać odpowiednio. Są te eventy, trzeba tam zajrzeć do środka, jaką one mają strukturę i one tam dostarczają jakieś wartości, tak, którymi można już sobie sterować interaktywnie. To jest dosyć proste w użyciu. Też może się przydać do tego, żebyście sobie tam tym efektem się troszeczkę pobawili i zobaczyli. To jest jakiś bufor cykliczny? Tak, to jest bufor cykliczny, to znaczy się, no może moglibyśmy szybciutko wejść i zobaczyć, jak to wygląda. No, dokładnie. Tu nie ma magii, prawda? Więc jest najprostsze. No, implementacja jest tak prosta, jak tylko się da. Co no, troszeczkę gorzej z samą myszą, prawda? No, bo myszy tutaj coś tam trzeba się napracować, pogrzebać po jakichś rejestrach, bla, prawda? Więc to być może już nie jest tak super ciekawe. Co więcej, widać, że mysz, zdarzenia od myszy są odbierane przy vertical blanku, tak? Bo takie sobie zarejestrowaliśmy przerwanie, więc to co 50. Natomiast od klawiatury jest już troszeczkę inaczej. Tam robimy bardzo duży użytek z układów CIA. Gdzie jest ta klawiatura? No jakaś tutaj trzeba mapę, trzeba zmapować klawisze na klawiaturze, numery klawiszy na jakieś znaki ASCII, więc tu jest jakiś kod, prawda? A nie będziemy tego omawiać, prawda? bo to nie ma sensu, ale tak czy siak, a jakie zdarzenia są odkładane? No, klawisz, jego kod, modyfikator, czyli z shiftem, kontrolem, coś tam, prawda? Plus jest konwersja robiona na ASCII, żeby było wiadomo, żeby to było dla ludzi, prawda? A nie jakiś dziwny skan kod z klawiatury, który nic dla nas nie znaczy, tak? Okej, okay. więc to takie rzeczy są ciekawe. W tym GUI to ten handler do eventów to się tak samo rejestruje, czy jak się go rejestruje w ogóle?
handler do eventów, po prostu się... do eventów trzeba w ogóle rejestrować? A... Nie? Nie, to w tym GUI. Jak jest ta procedura handle event? To, aha, tamto, nie, tamto się po prostu, to była jakaś taka, jakby to powiedzieć, po prostu procedura, tak, wewnętrzna tutaj. No coś takiego, w pętli głównej programu, prawda? Okay. Tak, w pętli głównej programu okay. Ja sobie po prostu pobieram te zdarzenia i tyle. Po prostu wydzieliłem sobie do takiej procedury, żeby było wiadomo, że to jest od zdarzeń, tak. Natomiast nie trzeba tego rejestrować. Wystarczy, że odpalimy ten mouse init albo keyboard init zrobimy i ta kolejka już będzie zasilana, tak? Ta kolejka zdarzeń. I będziemy mogli z niej sobie coś tam zdejmować. No i dobrze, i chyba przejdźmy do clou programu dzisiejszego, czyli do dyskietki. Dyskietka jest ciekawa. Dyskietka jest ciekawa. To co, to może zacznijmy od podstawowych rzeczy. My sobie coś mówiliśmy na temat dyskietki. Jaką pojemność ma dyskietkę, jeszcze pamiętacie? 1,44 MB. To na PC-cie. Tak? Na PC-cie miałem tyle. 860 KB? Prawie, 880. 880. Skąd się te 880 KB mogły wziąć? Trzeba to jakoś rozbroić. Jak wygląda dyskietka? Znaczy to. No mogłem przynieść to, da, ale tak z punktu widzenia tak bardziej tak programisty, to co takiego ciekawego ma ta dyskietka? A jakbyśmy jak ją wsadzamy do stacji dysków, to co? Jak, to... Ale tak z jakby dobra, ale z góry jakby się na nią popatrzeć, to co to jest? To jest takie coś? O, prawda? I tu są bity. Da, tu są bity, prawda? I my musimy nad tymi bitami jakoś zapanować. Znaczy, gdyby one były tak losowo, to trochę słabo, prawda? Więc co? Więc one są poorganizowane w co? Ścieżki, prawda? Na początku to w cylindry jeszcze, prawda? Bo jak sobie popatrzymy na tą stację dysków, to prawda, jak sobie prawda, widzimy tą dziurę, prawda, w amidze, prawda? No to jak tą dyskietkę ona tam zrobi do środka, to co? To głowica wjeżdża tu i głowica wjeżdża tu, czyli jest dolna i górna głowica. Tak? Czyli one są dwustronne. Da? No i teraz jak te głowice, prawda, bo tutaj jest ta dyskietka, prawda? No tutaj ma takie coś, o, to jest przekrój boczny. To co, to te głowice są ustalone o gdzieś tutaj, prawda, powiedzmy. Tak? No i one sobie jeżdżą w jedną stronę albo w drugą stronę, prawda? I co? Czyli tak koncentrycznie sobie ustalamy i to jest nasz cylinder. Tak, natomiast ścieżka jest na jednej stronie. Tak. No to dobra, to ile jest tych cylindrów? Gdzie? Nie wiem, nikt nie wie. 80 jest cylindrów. Czyli ścieżek jest cylindrów, ścieżek jest 160, tak? No to dobra, to szybko, kalkulator. Wyjmujcie kalkulator, policzcie. To ile się mieści na jednej ścieżce? No szybko, szybko. No, dawajcie. Każdy ma kalkulator przerośnięty w kieszeni, no. 5, no. Bo... Co? 55, po co kalkulator? 55 czego? 5,5, tak? 5,5 kilobajta, tak? Się mieści na jednej... na jednej ścieżce. A to jest 5,5 kilobajta danych użytkownika. 5,5 kilobajta notabene to jest 11 czego? Sektorów. Prawda? 11 sektorów. Ok? No dobra, ale to 5,5 kilobajta. No ale to są tylko dane użytkownika. Tam muszą być jeszcze jakieś dane mówiące, który sektor to jest który, prawda? Jakieś może CRC, może jakieś inne dziwne rzeczy, prawda? Powinny być zapisane. Więc to jest taka pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka. A jeszcze szybkie pytanie. Te wewnętrzne cylindry mają taką samą pojemność jak zewnętrzne, tylko tak. Odczyt się różni. Prędkość odczytu, czy... Prędkość odczytu nie stała.
prędkość kątowa jest stała. Tylko po prostu bardziej te bity są takie bardziej rozciągnięte takie, tak? Dokładnie jak na płycie winylowej. Słucham? Dokładnie jak na płycie winylowej. Kręcimy tak samo szybko. Tak. Gęstość jest inna. Tak. Gęstość bity. Znaczy niektórzy kombinowali, Steve Woźniak tam kombinował i na Commodorku też się kombinuje, że na tych zewnętrznych sektorach się zapisuje, znaczy na zewnętrznych ścieżkach zapisuje się więcej sektorów, ale ponieważ my tutaj korzystamy z takiego standardowego mechanizmu, właściwie ze standardowej stacji dyskietek korzystamy, prawda, to działa tak jak działa, prawda, nie mamy możliwości sterowania. Tak? Gdyby tam wywalić całą tą elektronikę, tylko pozostawić cały mechanizm, zastąpić tą elektronikę czymś innym, no to by była inna gadka, prawda? Wtedy można by było poszaleć i spróbować zrobić coś z tymi zewnętrznymi ścieżkami. No dobra, to jest jakaś taka pierwsza, to jest kilka takich pierwszych obserwacji, że wiemy, że na pojedynczej ścieżce jest 5,5 kilobajta. To trzeba troszeczkę teraz, prawda, down the rabbit hole, prawda, i podążać za króliczkiem i trzeba zacząć rozszyfrowywać, o co w tym wszystkim chodzi. No to nie ma lepszej metody na to, żeby to zrobić, niż to. Jak inni to zaimplementowali? No nie, to znaczy się podejść troszeczkę z innej strony, to znaczy się, o, nawet mam, jak ładnie, komentarze dla siebie zostawiłem w dokumentacji. Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo, bardzo uprzejmy byłem wobec siebie. A w szczególności wobec swojej krótkotrwałej pamięci, tak? A, no to dobrze, to mamy dwa dokumenty. Mamy jakąś specyfikację takiego flopa i mamy specyfikację tego zapisu binarnego na dyskietce. To po pierwsze jakaś taka uwaga jest, a żebyśmy sobie zajrzeli do specyfikacji takiej stacji dysków, to oni by nam coś tutaj ciekawego powiedzieli. Tutaj widać coś ciekawego? Chyba widać coś ciekawego. Oni by nam powiedzieli tak. Jak ty będziesz korzystać z tej stacji dysków, to jest tak, że co my mamy? Że oni twierdzą, że na stacji dysków się mieści tak naprawdę to megabajt. Tak, no bo high density to nie na Amidze. I tutaj nam mówią jeszcze coś ciekawego, to znaczy mówią nam, że jest 250 kilobitów na sekundę przesyła stacja dysku, tylko że to jest po zdekodowaniu, a ponieważ mamy kodowanie MFM, to kodowanie MFM, jeszcze nie wiemy co to znaczy, ale w kodowaniu MFM tak bardzo szybciutko można powiedzieć, że tak z grubsza jeden bit taki po zdekodowaniu, to po zakodowaniu, czyli fizycznie na dyskietce jest przechowywany jako 2 bity. Na razie nieważne, czemu tak jest, tak? To znaczy się, ja być może nawet do końca nie rozumiem. No bo to trzeba by było mieć całą tą wiedzę związaną z tym, że tam są jakieś flux, tak? To jest magnetic flux i tak naprawdę się nagrywa zmiany pola magnetycznego, tak? I trzeba jakoś wykrywać. One muszą być jakoś... Problem wynika z tego, że nie lubimy długich ciągów takich samych. Tak. Więc musimy wystarczająco często musimy zmieniać pole, kierunek pola magnetycznego, żeby być dosynchronizowanym jakimś zegarem do tego, jakie bity nam dokładnie spływają. Tak? To tak z grubsza, tak? No i okazuje się tutaj, prawda, oni mówią, że prawda, jeżeli teraz dostaniemy takie surowe dane, czyli z dyskietki dostaniemy 2 razy więcej danych, tak? A to jak dostaniemy taką surówkę, to przy pomocy bitera można dosyć łatwo zakodować, zdekodować, nie ma problemu. To po prostu 2 bity w jakiś sposób trzeba przetworzyć na... Każde 2 bity trzeba przetworzyć na 1. Whatever, to tam jest w kodzie zrobione, to nie jest za bardzo istotne. Istotniejsze jest to,
że my de facto dostajemy, to pierwsze jest uwaga, mamy 300, prawda, oni nam mówią, że ta dyskietka ile się obraca razy na sekundę? 5, nie? 5 razy na, 5 razy się ten mylar, prawda, obróci. My z tego odbierzemy 250 razy 2 bitów i będziemy musieli zdekodować do 250 kilobitów, tak? No to teraz jak sobie to policzymy, tak bardzo szybciutko, to co nam wychodzi? To wychodzi nam, że jest 12800 bajtów na ścieżkę. Tak? No to trzeba by było to policzyć, ale tak wychodzi. Czy mamy jakąś dodatkową informację? Tak naprawdę w surowych danych jest, na ścieżkę jest tyle. To jest bajtów na ścieżkę. No to dobra, to sobie to zapisaliśmy. I teraz jeszcze parę informacji byłoby nam potrzebnych. No, wiemy już, że na ścieżce zapisujemy, czyli jakbyśmy sobie to podzielili na 2, to ile to będzie? 6,4 kilobajta. Tak, tak z grubsza. Tak, czyli 6,4 versus 5,5, więc widać, że na ścieżce jest przechowywanych trochę więcej informacji niż tylko dane użytkownika, no ale my się tego spodziewamy. To teraz, jak są przechowywane te rzeczy? Tutaj co prawda jest dosyć mało, ale... O, i tutaj już chyba coś zaczyna być widać, co nie? Widać już coś? Czy powiększyć jeszcze czcionkę? Powiększyć, bo wszyscy mrużą oczy. Zwiększamy czcionkę. O, teraz chyba już jest okej, okay, nie? No i teraz okazuje się, że jakbyśmy sobie wzięli taką, jedną ścieżkę, o, narysujmy ją w ten sposób, da? I tą ścieżkę naszą rozwinęli sobie, tak? Czyli mówimy, że ją rozwijamy. To co? To ona ma, już załóżmy, że po zdekodowaniu, dobra? Po zdekodowaniu. To po zdekodowaniu ona ma tyle bajtów. No to teraz ma w środku 5,5 kilobajta danych użytkownika. To teraz każdy sektor posiada jakiś nagłówek. Tak? I ten nagłówek jest tutaj jakoś skodowany. Tak widzicie? End of header, a potem check sumy, a potem zakodowane dane. Tak? Czyli gdybyśmy sobie taki jeden sektor wzięli, pojedynczy sektor, to on ma jakieś, co on ma tam na początku? Miał jakiś bełkot na początku, nie? No potencjalnie ma jakiś taki dziwny ciąg bajtów, nie wiadomo dlaczego. Później ma synchronization marker, synth. Później ma header i ten header jest dosyć długi. Tak, później ma CRC i na końcu już ma dosyć dużo danych. Tak, i tych danych to my wiemy, że to jest 512 bajtów, tak? I te dane są, te, które nie są danymi użytkownika, potrzebne jakoś w głowicy, żeby mogła... Głowicy nie są potrzebne, one są potrzebne oprogramowaniu, żeby rozumiało podział ścieżki na sektory. Tak, to znaczy się warto zauważyć, czy może nie zauważyć, tylko powiedzieć jedną rzecz, bo tego nie wiecie. Otóż kontrolery dyskietek na PC-cie czy wielu platformach, takich jak Atari, prawda, Amstrad, to one, te kontrolery dyskietek, one robiły całą tą robotę. One rozumiały, one same odpowiadały za to, jaka jest organizacja danych na danej ścieżce. Czyli czy programista, który korzystał z tego kontrolera dyskietek, on się nie musiał martwić o te synchronization markery, header, CRC i tak dalej, ponieważ sprzęt robił to sam. Tak? No. Teoretycznie nie możemy sobie sami wymyślić jakiegoś formatu, który by na przykład lepiej uczył. Na Amidze tak. Na Amidze tak, dlatego że my na Amidze po prostu dostajesz na twarz 12800 bajtów surowej ścieżki.
I sobie po prostu tam musisz wyczarować w obrębie tej ścieżki, co ci się żywnie podoba. I robi się to w praktyce? No, robi się to w praktyce, ale rzadko kto to robi. Rzadko kto to robi. To znaczy się w tych czasach, kiedy powiedzmy, że tam w latach 80., 90. rzeczywiście ludzie, a w szczególności w grach komputerowych, prawda, było tak, że właściwie to po co nam to wszystko? Po co nam ten podział na sektory? Skoro i tak musimy całą ścieżkę przeczytać. Tak? Właśnie, bo wygląda jak dużo overheadu w stosunku do przechowywanych danych. Mhm. I tutaj, znaczy, wiecie, tu jeszcze jest parę innych subtelnych problemów z tym, ale widać już mniej więcej, co się dzieje. To znaczy się, w tym headerze mamy zakodowane, co my tam możemy mieć zakodowanego? Po pierwsze mamy jakieś takie głupotki w stylu, która to jest ścieżka, który to jest sektor, oraz tutaj jest taka dziwna rzecz, ile jest sektorów do końca zapisu. To na razie zapisy to są zupełnie kosmiczne tutaj, tak? Czyli generalnie ADF-y, z którymi się można spotkać, jak się nagrywa cokolwiek na Amiga, to jest generalnie implementacja tego formatu. ADF-y, one mają dokładnie 880 kB, więc one zapisują tylko i wyłącznie data. Natomiast, żeby mieć do czynienia z takim zapisem surowym, jest chyba taki format, który się nazywa IDF. A tak, no. Interoperable Disk Format, coś takiego, prawda? I tam już rzeczywiście można do pojedynczych zmian bitów na nośniku kodować w tym pliku, tak? Co się tam dokładnie dzieje. A więc rzeczywiście w takim demie to można by było sobie po prostu podarować wszystkie te sync, znaczy synki będzie, gdzieś będzie musiał być synk, bo gdzieś będziemy musieli wyznaczyć, gdzie jest, bo tu nie mamy żadnej orientacji, tak? To jest dla nas po prostu takie coś, więc gdzieś musimy postawić nasz znacznik i powiedzieć, że jak już się kręcimy tą głowicą nad tą dyskietką, to pach, zacznie jej ściągać do pamięci od tego momentu, tak? No bo to DMA stacji dyskietek, to ono tak działa. My je nastawiamy, mówimy, jak spotkasz ten marker, to weź zacznij wszystko, wszystko zacznij do pamięci, do pamięci ściągać i później on na koniec przychodzi, nam proszę, proszę bardzo, tu jest te 12800, proszę, zrób sobie z tym, co chcesz. Ten marker początku ścieżki, on nie jest kodowaniem MFM. Nie jest. Gdyby był, to tak. Byłoby niedobrze. Tak, tak, tak. Oni nawet explicite mówią o tym, że gdzieś tutaj, że ten marker, on jest taki trochę narusza jakieś tam ramy czasowe, ale on jest good enough, żeby dało się go chwycić, tak? Ale faktycznie dobra uwaga, on nie jest w kodowaniu na MFM. Bo gdyby był, to mógłby w danych sobie... Tak, oczywiście, prawda? Więc widać już, że ten niskopoziomowy dostęp, to on daje nam jakieś ciekawe możliwości. Ale on nam daje też parę nieciekawych rzeczy. Bo ja powiedziałem, że ta ścieżka ma 12800. Czy tak jest naprawdę? Tak jest naprawdę. Niektórzy już kręcą głową, mówią nie. A czemu nie? Ale to Boleś mówi, że ten. Boleś mówi, że wie dlaczego, a? Bo pan pyta o to, więc. Ale to z jakiej przyczyny? Psychologia. Tu podpowiedź. Hint jest tutaj w specyfikacji. Wydaje mi się, że tutaj. A może na następnej stronie, nie? Znaczy to zawsze tego typu problemy się pojawiają na styku analogowych i cyfrowych rzeczy. To... bo co to jest? To jest jakiś velocity. Prawda? I oni tutaj mówią, jest tak. Co to by znaczyło? Że jak on stałym tempem wypluwa, to co? To jak jest stacja dysków za wolna, to co? To on te 12800 bitów, co? To tylko trzeba się przyłączyć. On co? Bierze na tej ścieżce i co? No łapie tutaj, prawda? Znaczy przypuśćmy, powiedzmy, podczas zapisu, tak? Zaczyna zapisywać w danym miejscu. No to co robi? Jak jest ta za wolna, on ma tam, prawda, tyku, prawda, ten zegarek, powiedzmy, że jest ładnie zrobiony,
to on co? Zapisuje te 12 800 bajtów, prawda? Ale to jest troszeczkę wolniej niż normalnie by zapisywał. No tak jest troszeczkę wolniej, to co? To jest koniec. Tych 12 800. No bo on zapisuje stałym tempem, a prawda? I ten. A jak jest za szybko, to co? Przejechać. Nie. To sobie rozjechał nie. Początek tego, co zapisał. Nie. Nie. Prawda? Nie. Co? Dlatego tam jest przerwa już gdzieś tam. Tak. Tam mignęło, że jest odpowiednia przerwa, że ci, którzy proponowali format amigowy, no czyli Commodore, to on powiedział, że weźmy, załóżmy, że te stacje dysków mogą być takie, że nawet 5% tej tolerancji, prawda? Nawet 5%. Więc jak będziemy zapisywać, to jak mamy ścieżkę przygotowaną w pamięci, całą ścieżkę, to trzeba ją przygotować tak. Oj, znowu ten Marek. Prawie. To co? To jak mamy w pamięci, aha, tutaj jest też już wcale nie lepiej pod koniec semestru, to co? To my tutaj sobie zapiszmy te wszystkie sektory. No powiedzmy tak. O, tutaj będzie sektor zerowy, pierwszy, tutaj będzie dziesiąty. A tutaj powiedzmy, że jest pusto. Więc w ten sposób przygotowujemy ścieżkę w pamięci. I teraz jak zapiszemy ją faktycznie na nośnik, to może się okazać, że ten dziesiąty sektor został rozciągnięty i wjechało nam na to, jak to drugi raz czytamy. Więc tam mogą być jakieś dziwne efekty. Mogą się pojawiać, tak? Jak się to czyta i zapisuje, i trzeba to brać pod uwagę, takie rzeczy, tak? Pytanie. Czy jest jakaś funkcja zwrotna, jakiś kontroler, który patrzy na, czy się robi jakby taki krok recovery w pewnym sensie ze ścieżki i moduluje prędkość silnika? Czy się chodzi mi o to, że jakby to przydekodowanie musi ogarniać na tyle, że jeżeli zapiszemy dyskietkę czymś, co ma plus 1,5%, a potem czytamy czymś, co ma minus 1,5%, że one są w stanie to ogarnąć? Tak, dlatego, że on, że znowuż to jest to, co Piotrek powiedział, że w tym sygnale, który jest tam zakodowany, prawda, te kodowanie MFM, to ono ma niejawnie zakodowany wewnątrz zegar. Okej, dobra, czyli to nie jest na etapie jakby fizycznego sterowania, tylko że potem po prostu przy demodulacji jest, tak. Odtwarza zegar i jakoś tak. Znaczy to jest... To jeszcze chyba w hardware się dzieje, tak? Tak. Znaczy, tak. Nie dostosowujemy prędkość silnika do warunków, tylko prędkość zegara do warunków. Tak. Tak. Okay. Ja mam inne pytanie, może trochę historyczne bardziej. Czemu w taki sposób to jest na Amidze rozwiązane? Czemu to nie poszło w tą stronę jak na Atari, że sprzęt się tym bardziej zajmuje? Czy to jest kwestia jakichś kosztów, czy to bardziej... Ja myślę, że to jest w pewnym sensie kwestia, że to jest kwestia kosztów, dlatego że być może łatwiej było... znaczy, to niekoniecznie może być kwestia kosztów. To może być kwestia tego, że jak oni chcieli mieć taką ścisłą kontrolę nad DMA i chcieli mieć... no bo jak się przyjrzymy, to nawet widać, kiedy oni będą to transferować, tak? Okej, register, coś tutaj, jakieś interrupty, to może nie jest najważniejsze, ale wracamy do naszego najsłynniejszego rysunku. To pamiętacie, ten przeklęty rysunek, prawda? Gdzie on był? Nie tu. Glitter, hardware, o operation i tutaj, prawda, ten przeklęty rysunek. Tak. Widzicie? Disk DMA time. Więc to, kiedy transferujemy z dyskietki, to jest ściśle dosynchronizowane do rastra. Tak? Czyli na początku każdej linii mamy 3 sloty na to, żeby przetransferować coś z bufora dyskietki z bufora odczytu, tak? Który gdzieś tam sobie siedzi w którymś chipie i już. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że zauważcie wtedy, jakie mielibyśmy ograniczenia. Jaką pojemność dyskietki wspierało Atari ST? W
Ktoś mówił 1,44, prawda, megabajta, prawda? Ale to były dyskietki HD wysokiej gęstości, a na Atari i na Amidze były dyskietki podwójnej gęstości, czyli takiej mniejszej o 2, prawda? Czyli co? Na Atari ST i na PC-cie było 720 kB. To chyba nieźle, prawda? Na tym samym sprzęcie, bo maksymalna gęstość, znaczy maksymalna liczba bitów przechowywanych na tym nośniku według producenta to jest 1 MB. Więc my się tutaj na Amidze dosyć znacząco zbliżyliśmy do tego limitu, tak? Być może oni stwierdzili, że po pierwsze więcej wcisną, po drugie będą mieli lepszą integrację, prawda? Być może jakby teraz próbowali kontroler dołączyć. Nie, nie wiem, to jest, prawda, nie odpowiem za nich na to pytanie. No, więc jest szereg takich problemów, trzeba, jak mamy tą, jak mamy ten układ, to trzeba umieć to, te wszystkie rzeczy tutaj zdekodować, bo zauważcie jeszcze jedną wredną rzecz. Co tutaj może być takiego jeszcze jednego wrednego? Czy my wiemy, którego sektora zaczniemy czytać? Jak czytamy z dyskietki? Nie wiemy. To co może nam nastąpić dziwnego? Jak możemy przeczytać? No nie w kolejności dane. A, może nie, możemy nie przeczytać w kolejności? Czyli możemy przeczytać jak? Możemy przeczytać 7, 8, 9, 10. Gap? To? Tylko nie wiadomo, jakiej długości będzie ten gap, prawda? A następnie już pozostałe sektory. Tak. Pozostałe sektory, w sensie te 0, 0, 1 i tak dalej, tak? Do tego szóstego, tak? Więc tam jest troszeczkę kombinowania, już teraz tego wszystkiego dokładnie nie pamiętam. Zresztą to jest taka rzecz, którą się pisze raz, a później już prawda, człowiek jest zadowolony, ten długi, jaki nie dotyka i działa, prawda? To jest zadowolony. Więc jest trochę radości przy zapisie. No jakby potężnym ograniczeniem tego, w przeciwieństwie powiedzmy do peceta czy do Atari, jest to, że tutaj musimy zawsze czytać całe ścieżki i zapisywać całe ścieżki. I nie ma wyboru. Nawet jeżeli chcemy na ścieżce zmodyfikować dokładnie jeden byte w jednym sektorze, nie da rady. Tak, nie da rady. Znaczy, może dałoby radę, ale nie. Nie, prawda? To znaczy się, wszystkie sterowniki, które widziałem do tego, były zaimplementowane tak, że wsysały całą ścieżkę do pamięci, modyfikowały to, co było potrzebne, a następnie zapisywały. Tu występują szereg różnych problemów z tym kodowaniem, bo ono jest takie troszeczkę zależne od poprzedniego bitu, ale to jest z grubsza tyle. Czyli widać, że tak naprawdę teoretycznym limitem na to, ile jesteśmy w stanie zmieścić na dyskietce, to jest co? To jest 12800 minus 5% i do tego trzeba sobie przynajmniej jakiś marker synchronizacyjny dorzucić. Plus być może jakiś prościutki headerek, prawda? I to jest nasze totalne minimum, czy raczej totalne maksimum. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, otóż no, pierwsza ścieżka będzie zakodowana, pierwsza, czy raczej zerowa ścieżka będzie zawsze musiała być zakodowana w odpowiedni sposób, to znaczy się w taki sposób, żeby ją Amiga OS był w stanie zbudować, wczytać z niej w szczególności bootblock. I tutaj już nie ma, prawda? Więc faktycznie to zerowa ścieżka musi być w takim formacie amigowym. Tam może być na niej boot sektor. Z tego boot sektora później możemy załadować jeszcze troszeczkę dodatkowego kodu, który już będzie na przykład w stanie dekodować i wczytywać takie ścieżki, tak? Takie nasze, w naszym jakimś formacie, być może skompresowanym, tak? To jest taka uwaga. Druga uwaga jeszcze jest taka, że niektóre gry były sprytne. I tam okazywało się, że co prawda wszyscy mówili, o 80 cylindrów, prawda, i tak dalej, no ale to dosyć powszechnie niektóre gry na Amidze korzystały z 82 cylindrów, prawda, a jak był nośnik bardzo dobrej jakości, to okazywało się, że nawet niektórzy szli do 84 cylindrów, tak, że się udawało, prawda, tylko on musiał być nośnik, bo chyba było tak, że tutaj była zerowa ścieżka, nie pamiętam, czy tutaj była zerowa ścieżka, czy na zewnątrz, czy wewnątrz. Nie wiem, to z czegoś to wynikało, prawda?
że to się dawało robić, ale też dokładnie nie wiem. A więcej pojemności mamy. No i ja jeszcze dzisiaj i wczoraj, prawda, tak trochę patrzyłem na ten MFM i próbowałem zrozumieć, ale do końca nie rozumiem, czemu on jest taki, jaki jest, prawda? Widać, że tam chyba było, że nie będziemy mieli więcej niż. Tak, to znaczy się tam trzech zer pod rząd. Tak. Możemy sobie jeszcze wrócić do tego, gdzie to było. Tak, bo ten zegar, co dekoduje nam te bity, on musi się dosynchronizować. Często widzieć zmiany, żeby się dosynchronizowywać. Tak, no i to jest jakaś taka bezpieczna opcja, ale mi się wydaje, że być może istnieją inne kodowania, które dają takie gwarancje, a można tam wepchnąć więcej. Więc kto wie? Tak, jakieś 8 do 10. Tak, więc powstaje pytanie, czy no bo skoro mamy dostęp do surówki, prawda, musimy zapewnić to, żeby ten kontroler, który siedzi już w samej stacji dysków, nie zgłupia, więc ten zegar musi mu się, ten kierunek tego pola magnetycznego musi mu się wystarczająco często zmienić, żeby nie zgłupiał, tak, żeby mu się nic nie rozjechało, no to powstaje pytanie, prawda, mamy tak naprawdę 2 megabajty przecież przechowywane na dyskietce. Minus te 5%, prawda? To jakby tak te 2 megabajty spróbować i co im zrobić? Zakodować tam coś efektywnie. Tak. I jeszcze skompresować. Zrobić taką kompresję Huffmana, gdzie... Już widzę, że się oczka świecą. Gdzie te kodowania właśnie wybieramy, żeby nie, nigdy nie powstawały długie ciągi takich samych bitów. Nie wiem, znaczy to... Wiesz, to znaczy się, to wszystko jest coś za coś. To znaczy się... To kodowanie nie mogłoby być takie, że po prostu przez większość dema siedzimy w procedurze dekodującej dane z dyskietki. Musi być jakiś kompromis. To już byłby taki ultimate kodefon, że nic się nie dzieje na ekranie. Tak, ale to tyle. Normalnie w takim tempie ściągamy dane z dyskietki, że nie nadążamy ich wyświetlać. Sorry. Nie, no, zrobić demo, które trwa 2 godziny, tak. Ale jest tak różnorodne. No tak, prawda? Jeden piksel, drugi piksel. Nieskończoność może trwać, prawda? No dobra, posłuchajcie, to tak troszeczkę wam przybliżyłem tą dyskietkę i wydaje mi się, że w obrębie tej dyskietki, że to historia jeszcze nie jest zakończona. Tak? Że tu się jeszcze da coś ugrać. I to chyba tyle, to znaczy się. No co, no za tydzień już przechodzimy, zobaczymy, czy jeszcze nie przejdziemy w tryb zdalny, bo tu się zaczyna coś komplikować ostatnio, ale co, ale już właściwie no, będziemy tylko i wyłącznie te nasze efekty brać i bić i kopać, prawda, tak żeby były coraz ładniejsze, coraz efektywniejsze i tak dalej. Ja to chyba formalnie już mogę zakończyć tą część wykładową, tak? To wydaje mi się, że... Znaczy ja pewnie mógłbym więcej powiedzieć, prawda? Ale myślę, że wystarczy. A przynajmniej w tej edycji tego przedmiotu, także to jest chyba oficjalne nagranie, więc wszystkim robię pa, pa. Makam.